Życie składa się z małych drobiazgów, które mają duży wpływ na całość. Podobnie jest i w wędkarstwie. Korzystamy z akcesoriów, które pomagają nam łowić. Jednym z przykładów są swingery i hangery, używane przede wszystkim w wędkarstwie karpiowym. Dziś parę słów o produktach firmy Krystal, które są już z nami na rynku od pewnego czasu. Nad wodą panują różne warunki pogodowe, a co za tym idzie, potrzebujemy sprzętu, który pozwoli nam się do nich dostosować. Łowimy na różnych zbiornikach, małych, dużych, mocno zafalowanych, z zupełną flautą. I od tego właśnie są swingery i hangery, które mają różne możliwości naciągu, mocowania, ustawienia ciężarków i o tym będziemy dziś mówić. Na pierwszy ogień idzie Krystal GM001. To klasyczny swinger bez naciągu, którego wyposażono w plastikowe mocowanie do linki żyłki i regulowany obciążnik. Korpus swingera podświetlany w czterech różnych kolorach. Model podstawowy, ale spełniający bez problemów swoje zadanie. Swingery te współpracują z elektronicznymi sygnalizatorami brań poprzez standardowe połączenie, jakim jest wyjście typu jack. Niektórzy z Was zamiast swingerów wybierają hangery. Różnica w wyglądzie zasadnicza. Tutaj mamy dość mocno sztywny element, a tu mamy elastyczną linkę. Sposób mocowania jest praktycznie identyczny, ale hangery bardziej sprawdzą się na łowieniu na krótszych dystansach. Nie przekłamują nam wtedy wyników brań. Na większych niestety czasami się to zdarza. Model, o którym mowa, to GM007. Hanger ten, jak wcześniej mówiłem, wyposażony jest w elastyczną linkę. No i co istotne, w obciążnik regulowany, który według mnie chodzi dość ciasno, czyli w sam raz. W sam raz do tego, żeby nam się samoistnie nie przesuwał. Ten model i generalnie ten hanger polecany jest na wody, na łowienie na średnich dystansach, na pewno nie na dużych, na średnich, tam gdzie zafalowanie jest niewielkie i jak widzicie, występuje w czterech kolorach, które można połączyć tożsamymi kolorami na sygnalizatorach. Hangery wyposażone zostały w mocne diody, które w połączeniu z sygnalizatorem brań dają dodatkową informację. Długość stalowej linki hangera to około 20 cm, na której znajdziemy regulowany obciążnik. Możemy całkowicie odciążyć korpus głowicy lub dociążyć go maksymalnie. Wracamy do swingerów. Kolejnym zestawem jest model GM008. To model, który nie posiada naciągu, za to posiada bardzo dobrze chodzący, regulowany obciążnik. Naszym zdaniem ten zestaw swingerów idealnie nadaje się do łowienia na dalekich odległościach, na dużych zbiornikach, na dużym zafalowaniu. Model ten wyposażony jest w głowicę, w główkę z metalowymi kulkami, które podczas pracy nie niszczą, nie uszkadzają żyłki. Najbogatszy zestaw swingerów w naszym dzisiejszym teście to GM009. Jak się domyślacie, zestaw ten również świetnie nadaje się na duże zbiorniki, na dość spore zafalowanie. Tradycyjnie duża główka i tutaj możemy powiedzieć, że mówimy już o dużych kulkach trzymających żyłkę. Obciążnik, ale to co jest moim zdaniem ciekawe, to dodatkowy element, a może potem to zdejmę, który możemy zmienić sobie element świecący,
Komplet zawiera różne kolory, także do wyboru. Nie musimy mieć na sygnalizatorach czterech różnych barw, możemy mieć jedną i tą samą. Warto podkreślić, że jakość wykonania tych swingerów stoi na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie prezentowane dziś zestawy zapakowane są w eleganckie, sztywne etui, zapewniające bezpieczny transport i posiadające polską instrukcję. To tytułem podsumowania. Oferta firmy Krystal w tym segmencie jest dość szeroka. Jest w czym wybierać. Jeżeli łowicie na mniejszych zbiornikach, jesteście w stanie dobrać sobie coś, co akurat będzie Wam tam pasowało. Większe zbiorniki, większe zafalowanie, możecie spokojnie wziąć któryś ze swingerów wcześniej prezentowanych. I myślę to, co jest ważne, bo każdy patrzy na kieszeń. Ceny swingerów i hangerów firmy Krystal w Polsce zaczynają się od 160, a kończą na 280 zł.